Cześć! Witajcie na kolejnej wycieczce z Łazikantami. Dzisiaj chłodzimy szampany ze względu na to, że kończymy zdobywanie szczytu korony Pogórza i Gór Kaczarskich. Wyruszamy na Miłek. Zdobędziemy przynajmniej dwa szczyty Góry Miłek. Postaramy się trzeci również zdobyć. Czym zakończymy, można powiedzieć, to, czym zaczynaliśmy ten kanał, czyli dopniemy na ostatni guzik koronę Pogórza i Gór Kaczarskich. Chodźcie z nami! Chodźcie z nami! Tak jak wam mówiłem, idziemy zdobyć ostatnią górę zaliczaną do korony Pogórza i Gór Kaczarskich, ale górę, która posiada aż trzy wierzchołki. Mianowicie Cisową, Wroniec i Młyniec. Tak więc wszystkie te trzy szczyty są dzisiaj w naszym planie do zdobycia, aczkolwiek zobaczymy, czy nam się uda. Wchodzimy na nasz zielony szlak, drogę dookoła Miłka. Później będziemy musieli odbić w górę. Jest to dosyć stromy szczyt. Najwyższy szczyt Góry Miłek ma 596 metrów. Druga w kolejności ma 573, a trzecia ma 569. No to widzicie, trochę do pokonania mamy. A my w tej chwili przechodzimy koło opuszczonego pałacu, który jest tutaj. Jedna z perełek Wojcieszowa, bo nie powiedziałem wam, właśnie wyruszamy z Wojcieszowa. A jest to pałac Bergmanów i co jest pocieszające, to widać, że są jakieś rusztowania. Ostatnio jak czytałem i widać, że nowe pokrycie dachowe jest, Era, patrz. Ostatnio czytałem dosyć dużo artykułów na temat tego właśnie pałacu. Nie, no w tej chwili widzisz, że tam są prowadzone prace. Jest ogrodzony teren, więc wejść nie wejdziemy. Ale pocieszające jest, bo ostatnio czytałem o tym, że ten pałac popada w coraz większą ruinę i niedługo może przestać istnieć. Natomiast z tego co widać, jest rusztowanie, jest świeże pokrycie dachowe, więc możliwe, że ktoś w końcu zaopiekuje się tym jakże cennym i pięknym zabytkiem, który znajduje się w Wojcieszowie. Bardzo pozytywna rzecz na samym początku wycieczki. Bo ja myślałem, że to będzie kompletna ruina, bo tak przynajmniej wynikało z artykułów, które czytałem na temat właśnie tego pałacu Bergmanów. Idziemy. Nie ma co zwlekać. Kupę drogi przed nami. Około 3 km do przejścia w jedną stronę. Około 1,5 godziny drogi. Mamy około 250 metrów przewyższeń. Tak więc trochę wspinaczki na pewno dzisiaj będzie. No hura, hura. Jeszcze się zastanowimy, od którego szczytu zaczniemy zdobywać ową górę. Bo to też jest istotne. Ale który szczyt? Czy nie zaczniemy od Wrońca? A owa góra gdzie się znajduje? Znajduje się w zachodniej części wschodniego grzbietu w Górach Kaczarskich. Jak się z wami witaliśmy, to mieliście okazję widzieć za naszymi plecami górę Połom, która jest vis-a-vis właśnie Góry Miłek. Natomiast tam w tym siodle jest Szubienica Wojcieszowska. Przy której byliśmy, możecie sobie zobaczyć ten film. Tam gdzieś będzie wapiennik. Dzisiaj będzie gorąco, aczkolwiek wybieramy szczyt, który jest praktycznie w całości porośnięty lasem. Więc jest szansa, że ten upał nie będzie nam aż tak doskwierał. Póki jest dosyć łagodne podejście, to Milenka będzie sobie szła na nóżkach.
późniejszym czasie, jak ten podejście zacznie się robić wymagające bardziej, to Milenka wyląduje w plecaku. Nie wiem, czy wy też tak macie, jeżeli chodzi o chociażby na przykład czytanie dobrej książki, czy właśnie kończenie pewnych etapów w swoim życiu, że jest taki żal i człowiek długo się bardzo zbiera do tego, żeby wziąć książkę, zaczytać w końcu do końca ten ostatni rozdział, pożegnać się z bohaterami. Czy macie podobnie, na przykład żal wam się rozstać z dawną pracą, w której było wam bardzo dobrze? Czy po prostu żal wam zdobyć ten ostatni szczyt, bo w pewnym momencie kończy się dla was pewien rozdział, fajny rozdział, bo dla nas takim właśnie fajnym rozdziałem była wędrówka po Górach Kaczawskich, zdobywanie korony Pogórza i Gór Kaczawskich. I dla nas w pewnym sensie rozdział zdobywania korony Pogórza i Gór Kaczawskich no dzisiaj zostanie zamknięty. Domkniemy klamrą to, co robiliśmy przez kilkanaście miesięcy, bo zaczynaliśmy w zeszłym roku od zdobycia Bielisławki. Jeszcze zimą zeszłego roku, a teraz w czerwcu 26, tak? Dobrze mówię? Nie pamiętam. 26 czerwca wyruszamy. 26 czerwca, ja. No mówię, 26 czerwca wyruszamy zdobyć ostatni szczyt, który spowodował, że ruszyliśmy na szlak z dziećmi. Jest trochę jakby to powiedzieć, sentymentalnie się zrobiło. Bo to odznaki już jeszcze tylko wydrukować wszystko trzeba, zdjęcia i już. Tak, ale mi bardziej chodzi o to, że kończy się pewien rozdział w naszym życiu, bo uda nam się dzisiaj zrealizować to, co sobie zakładaliśmy. 30 szczytów. 30 szczytów Pogórza i Gór Kaczawskich. Oczywiście to nie oznacza, że przestaniemy jeździć w Góry Kaczawskie, czy na Pogórze Kaczawskie, bo te miejsca będą zawsze dla nas na szczególnym miejscu w naszych sercach, bo mamy niesamowite pozytywne wspomnienia. Poznaliśmy wiele pozytywnych osób. No i po raz pierwszy przecieraliśmy szlaki. Poznawaliśmy Góry Kaczawskie, chociaż one są tak naprawdę tak dzikie i niepoznane, że każdego dnia, idąc w to samo miejsce nawet, można zobaczyć różne oblicza danego miejsca. Więc tak, w pewnym sensie coś się kończy i coś się zaczyna. Pierwsza korona zostanie przez nas dzisiaj zdobyta. Nie ostatnia zapewne. Przede wszystkim takimi ścieżkami dzisiaj się będziemy kierować w cieniu, więc nie powinno nam doskwierać za bardzo skwar upał. Jak coś ciekawego będzie, albo będę miał coś ciekawego wam do przekazania, to się włączę. No i wychodzimy na polany. Ojej! Ojej, naprawdę przepięknie. Pięknie, nie, Milenka? Pięknie.
Piękny widok. A tutaj jedna z ciekawszych rzeczy. Wiecie, że na Górze Miłek był kiedyś stok narciarski? I nawet działał tu wyciąg. A to jest budka. I maszyna. Która kiedyś powodowała, że można było wjechać na samą górę. Jak widzicie, dużo z maszyny nie zostało, jak i ze samej stacji. No i tyle zostało ze stacji narciarskiej. Kupa papy, śmieci, butelek. I tyle. Inna ciekawostka jest taka, że na tej górze znajduje się cmentarz, tak. Cmentarz Bergmanów. I tu już wchodzimy w teren rezerwatu przyrody. Góra Miłek. A u góry prawdopodobnie tą drogą, jak będziemy szli, to dojdziemy do cmentarza Bergmanów. My wchodzimy tędy. Na Wroniec. Wow, fajnie. No. Już będzie stromo. Teraz już się zaczyna wspinaczka, żeby zdobyć ostatni szczyt. Milenka już wylądowała na moich plecach. Tak, Milenka? Tak. Bo tu już się robi stromo. A my dochodzimy do cmentarza Bergmanów. Cmentarz Bergmanów. A tu mamy wapienie, które budują tą górę i na jednym ze zboczy tej góry właśnie są kamieniołomy. Raczej do nich dzisiaj nie dojdziemy, bo są po drugiej stronie szczytu. Jakbyśmy szli cały czas drogą do Kamiłka, to tak, trafilibyśmy w to miejsce. Aczkolwiek naszym celem jest wyjście na szczyt. No i teraz wracamy na ścieżkę, która będzie nas prowadzić już na Wroniec. To na razie, Szymuś, pa, pa. To jest nasza główna ścieżka prowadząca na szczyt. Góra Miłek nie ma też takiego oficjalnego szlaku, który by prowadził na sam szczyt. Więc miejmy nadzieję, że jako tako ta ścieżka będzie wyglądać. Chociaż widzę, że pełno drzew jest zwalonych. Ale my damy radę. Pełno takich drzew zwalonych leży, przecinających nam drogę. No i zaczyna się dosyć problematyczna ta droga ze względu na ilość drzew, które zwaliły się nam na drogę.
bo jest ich naprawdę olbrzymia ilość. Wiecie co? Chyba musimy pod górę tutaj pchać się. Ojej. Droga niestety nie za dobra. Masakra. Ekstremalne zdobywanie szczytu. Ekstremalnie. No, to bardzo. Na pewno go przejdziemy? Na Broniec tak. Aczkolwiek chyba nikt inny oprócz nas na Broniec nie chodzi. Na górę jeszcze. Dasz radę przejść tędy? Kiedyś droga, która prowadziła poniżej Brońca, a teraz już tędy trzymam. A teraz przeprawa. Na pewno tędy wracać nie zamierzamy. I po raz kolejny potwierdza się to, o czym wielokrotnie już się przekonałem, że nie sugerujcie się mapami, które pokazują jakiekolwiek ścieżki, bo nie zawsze ścieżka, która jest naniesiona na mapę, nawet tą wirtualną, nawet tą aktualizowaną, może wyglądać tak jak tam macie, albo tak jak nam kiedyś się zdarzyło wejść po krzywy, które były wyższe od nas. Przygoda przednia, nie mam co ukrywać, bardzo fajnie się podróżuje. Miejmy nadzieję, że więcej tego typu niespodzianek na drodze mieć nie będziemy. Ale jak widzicie, żadne przeszkody nie są dla nas straszne. Jak się człowiek nastawia na cel, to jest duża szansa, że ten cel zostanie zrealizowany. My się już nie wycofamy. Za daleko zabrnęliśmy, żeby teraz się cofać. Zresztą zobaczcie, jak już wysoko jesteśmy. Dobrze, że mieliśmy mugę i się przyknęliśmy. Bo Szymon już znalazł jednego kleszcza, prawda Szymuś? Tak, miałem tutaj na palcu. Na palcu miał. I mi łaził. Chciał się dbić. Ja. Ale ja mam tego palca, ten palec ma twardą kulę. Tak? Nie dał rady, zęby połamał. Tak? Nie dał rady. To dobrze. Cierpce z moją skórę. Widzicie? Taka twarda skóra. No super bohater mój, mały. Tak? Tak. Dobra, ja się skupię na tym, żeby to pokonać. A zobaczymy się, jak trochę ta droga nam się uspokoi. Bo na razie jest grubo. Bardzo grubo. To wam powiem. Łazikanty wracają do korzeni. Znowu pokonujemy jakiś szczyt. W sumie idąc po zapomnianych ścieżkach, zasypanych drzewami, zarośniętych, jest grubo, bardzo grubo, ale czego się nie robi, żeby w końcu skończyć. Jak dobra książka, koniec, finał musi być efektowny. I spektakularny. A zapewne ten film taki będzie. O ile początek był niemrawy, tak teraz to jest prawdziwe. Survival. Naprawdę. No a ja na plecach niosę około 30 kilo. Dodatkowo. Więc naprawdę. Jest nieźle. Cały czas lasy, tak jak mówiłem wam. Niestety nie ma żadnych punktów widokowych, które mogłyby wam urozmaicić naszą wycieczkę. Ale może niedługo to się zmieni.